Pani dyrektor OPE jest Anna Brzezińska, radni Paweł Łażewski, Darek Łaszkowski i Przemek Cichocki i komendant Straży Miejskiej Adam Latworski. To jest już nasza trzecia sąsiedzka biesiada, czy piknik rodzinny, jak to nazywamy. Poprzednie były z okazji inicjatyw lokalnych, bo zrobiliśmy tu na tym osiedlu już 4, jesteśmy rekordzistami. 2 place zabaw, to boisko piękne i siłownia. Teraz robimy 5. inicjatywę, ale ona jest w trakcie realizacji, a po prostu dobra pogoda, dobre humory i warto się spotkać, warto się integrować. W tym roku zrobiliśmy nowość, poza tradycyjnym meczem mieszkańcy kontra samorządowcy. Wygrali mieszkańcy już drugi raz z rzędu. Sporadziliśmy konkurs na najlepsze ciasto na pikniku, no i będą za pierwsze miejsca, drugie i trzecie nagrody. Teraz na tyłach pawilonu Słoneczna i wzdłuż Warszawskiej będą utwardzane miejsca, gdzie do tej pory był piach i bardzo nieestetycznie to wyglądało. To jest najstarsze legionowskie osiedle. Ja bardzo się cieszę, że z Radą Osiedla wspólnie tak nam się dobrze pracuje, działa, że mogliśmy tak dużo zrobić. Frekwencja jest, Państwo przychodzą chętnie, zapraszaliśmy zresztą nawet osobiście wiele osób, były ulotki, były plakaty, także jest to taka okazja, żeby się spotkać, żeby razem coś zjeść smacznego. Tu Gruba Kaśka nam co roku pomaga, za co bardzo dziękujemy. Dzisiaj mamy grill, też kiełbaski z drożna, no ciasta, słodycze, napoje. Rada Osiedla wspólnie... Upiekliśmy ciasta, każdy starał się jak mógł, żeby nie wyszedł za kalec oczywiście. Przygotowaliśmy wspaniałą drużynę oczywiście, z którą wygraliśmy mecz już po raz drugi. 2-0 oczywiście dla osiedla Batory. Dla dzieci atrakcje, słodkości, soczki, napoje różnego rodzaju, no i te ciasto, które też już nie ma na stołach, już wszystko jest zjedzone. Małgosia nam trochę pomogła. Bardzo pomogła. W większości wspólnie wszystko to zorganizowaliśmy. Smakowało.